Jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. W próbówkach znajdują się sole o stałym stanie skupienia. Węglan potasu i chlorek amonu. Zawartość każdej próbówki podzielona na dwie części. W celu identyfikacji soli do jednej części dodano wodny roztwór kwasu siarkowego 6, a do drugiej zasadę sodową. Próbówki ogrzano. Podpunkt A. Podaj przewidywane obserwacje. B. Napisz równanie reakcji chemicznych zachodzących w obydwu próbówkach w formie cząsteczkowej i jonowej. Zaczniemy sobie tak przewrotnie od podpunktu B. I mamy węglan potasu, czyli K2CO3. Do jednej części dodano wodny roztwór kwasu siarkowego 6, czyli H2SO4. Hop. No i tutaj zaczynamy, że będziemy mieć. Tu jest sól, kwas, to powstanie nam, przynajmniej teoretycznie, nowa sól i drugi kwas. Przy czym już Wam od razu powiem, że tak nie będzie. Sól powstanie jak najbardziej. Tutaj będziemy mieć reakcję wymiany. Potas połączy nam się z siarczanem 6. Ale nie utworzy nam się tutaj kwas węglowy, ponieważ kwas węglowy jest słabym kwasem. Dlatego będziemy tutaj mieć sposób otrzymywania tego kwasu. Ale to zaraz. Potas, wartościowo jest 1, bo jest z pierwszej grupy. SO4 pochodzi z kwasu, widzimy, H2SO4, czyli ma wartościowość 2. Dwójeczka ląduje tu. I otrzymywanie kwasu węglowego to jest tlenek kwasowy, czyli CO2, który nam się tutaj będzie wydzielał. No i woda. Ok, teraz tak. Tutaj mamy dwa potasy, dwa wodory. Mamy SO4 jednoce. Wszystko nam się tutaj zgadza. No to będziemy teraz tutaj zapisywać dysocjację. Wpiszmy sobie tylko, że to jest 1. Tu mamy 2, 1, 2. Ok, no to lecimy. Dwójeczkę do przodu wyrzucamy. Mamy 2K+, plus CO3, 2 minus. Dodać 2H+, plus SO4, 2 minus. Tutaj przechodzimy. To jest sól rozpuszczalna w wodzie, więc możemy sobie ją rozbić do 2K+, plus SO4, 2 minus, reszty pod wpływem wody nie rozbijamy. No i mamy tutaj. Następnie byłby węglan potasu z zasadą sodową. I tutaj będzie reakcja, w której nie zaobserwujemy żadnych zmian. Więc jej nie będziemy rozpisywać, bo to nie ma sensu. A w drugiej, jeżeli weźmiemy chlorek amonu i połączymy z kwasem siarkowym, to znów nie zaobserwujemy żadnych zmian. Ale jak połączymy chlorek amonu z zasadą sodową, no to tutaj nam się podzieje. Więc rozpisujemy. Mamy amon, czyli NH4Cl. I dodajemy NaOH. Tworzy nam się oczywiście tutaj nowa sól, czyli mamy NaCl. Ale co wtedy, jak mamy NH4 i połączenie OH? Otóż tutaj nam się tworzy hydrat NH3 razy H2O. No i teraz lecimy tutaj z dysocjacją. Tutaj plusik, minus, plus i minus. NaCl jest solą, która jest rozpuszczalna w wodzie, czyli mamy Na+, plus Cl minus, a tutaj to całe przepisujemy. I wracamy do podpunktu A. Obserwacje. W jednej z próbówek wydziela się bezbarwny i bezwonny gaz.
A w drugiej probówce wyczuwalny jest charakterystyczny zapach. W pozostałych probówkach nie zaobserwowano zmian. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.